Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Żeby nikt z was, którzy żyjecie prawdą, nie dał się oszukać, że się nie rozwijacie. Amen. Wielokrotnie o tym mówimy, że diabeł próbuje wciskać ludzi w to porównanie, nieprzemieniona dusza generalnie, tak? I ludzie się wycofują. My musimy wierzyć też w nasz rozwój. Amen. I musimy wychodzić do ludzi. To, co mówiła Iza, to jest jeden bardzo ważny obszar, ale jest też drugi obszar ludzi. Powiem wam krótkie świadectwo. Coraz częściej w ostatnim tygodniu, znaczy w ostatnim czasie, wychodzę do ludzi, którzy znali mnie bardzo dobrze, zawodowo przed moim nawróceniem. W tym tygodniu miałem spotkanie z człowiekiem, który jest biznesmenem, już bardziej hobbystycznie, bo nie musi. I mówi, spotkałem się z tobą, bo przez media społecznościowe, nie na Facebooku, widzę w tobie siłę i widzę w tobie moc. Ludzie, po których byśmy się nawet po ludzku nie spodziewali, mówią do nas, wiesz co, znałem cię kiedyś, teraz jesteś fajniejszy. Musimy wyjść do tych ludzi i wszystko, co, jeśli wierzysz w swój rozwój, wszystko, co robisz, będzie publiczne. Głoszenie Ewangelii też, ale to, co robisz, tym, czym się zajmujesz, będziesz prezentował też siebie. Amen. I to też ludzi przyciąga. Człowiek, z którym miałem spotkanie, on zauważył siłę we mnie w przekazie rzeczy zawodowych, które przekazuję. To, co mówię biznesowo. I ta siła go przyciągnęła. Nie dajcie się oszukać. Wychodźmy do ludzi. To jest ten czas. Musimy to robić masowo. Amen. Amen.